Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i no i cóż, widzimy się w grze Talented. I tak, w ostatnim epizodzie udało nam się zaliczyć jeden challenge dla łucznika, więc dziś pora zrobić jeden dla maga. Oczywiście bierzemy ten, który daje jakiś talent i dosyć sensowny talent, fajna rzecz. A zobaczmy w ogóle, jak to wszystko wygląda, bo to nazywa się Klątwa Szczęścia. Zerowy pierścień wypadł, ubrałeś go. Wszystkie normalne, czyli komandowe talenty są zmienione przez rare talenty. Fajnie. Wszystkie talenty kosztują dodatkowy punkt. Nie fajnie. Więcej elitek. Okej, niech i tak będzie. Więc jesteśmy czarodziejem. Nasz czar startował to Fireball. I dobrze, lubię Fireballa. Fireball to najlepsze, co może być dla każdego czarodzieja. No, oczywiście ma dostęp do Fireball, bo po prostu są czarodzieje, którzy nie mają dostępu do Fireball. Smutne to istoty, takie czarodzieje, co to Fireball nie mogą rzucić. Ale taka jest kolej rzeczy. Nie zawsze czarodziej może swoją ukochaną kulę ognia przywołać. Dobra. Jednak teraz już starczy tych śmieszków z kuli ognia i tak dalej. Skupmy się na tym, by przeżyć. I wygrać. Bo jednak nie ukrywam, może być ciekawie. Zarówno ciężko, jak i bardzo łatwo, bo rare talenty są teoretycznie bardzo potężne, ale z drugiej strony, no, jak kosztują dodatkowy punkt, no to patrzcie, dwa, no, nie możemy tylko jedną rzecz wybrać. Oczywiście zacznę od Insight'a, bo lepsze. Potem Efficiency pewnie i tak dalej. O! Magical Hat też trzeba będzie wziąć. Najlepiej też byłoby mieć ten, nie pamiętam jak się nazywał, ale było to tak jakby inwestycja, co tam za punkty, które zostawiamy, daje jakieś dodatkowe punkty. Fajnie by było. I Fireball. To był dwóch, więc teoretycznie trochę więcej expów. 3, 2, 1, nie udałoby się. Niestety tutaj Fireball, mamy znowu double killa z umiejętności, fajnie. Zaknął ktoś jak Sony, nie wiem po co. Ale tak. Slime nas ugryzie, niestety, więc perfekcyjnie nie przyjdziemy tego wszystkiego, ale mam nadzieję, że i tak jakoś dobra... Super, coś mi mówi, że teraz no, nie wygląda to najciekawiej. No jeszcze zmarnowałem kulę ognia, najlepiej. Ale dobra, jakimś cudem to przeżyłem, więc jej, chyba. 5 punktów talentów, co oznacza, że mamy pieniądze na 2. Tak, bardzo nerbiej. Bardzo nearby rare talent. Bardzo nearby to było, ale okej. Niech i tak będzie, przynajmniej mamy dużo tu rzeczy, które teoretycznie mogą dać trochę fajnych rzeczy, które się nazywają tak, a nie inaczej jak po prostu expy. I jeśli mam być stuprocentowo szczery, to chyba najbezpieczniejszą opcją byłoby zainwestować w orby. Ale to będzie nudna opcja, dlatego też ja postaram się nie kupować orbów. Jak się trafią, to się trafią, fajnie. Będzie ich hatów i tak dalej, ale nie mam zamiaru po prostu inwestować w orby w momencie, w którym... Chyba na wszystkich podejściach magiem z tej pory, co się bawiłem orbami. Jak mi się teraz wydaje. No i zmarnowałem kulę ognia. O, ale i tak coś dobiłem, więc fajnie. Tak czy inaczej, no, jako że nam się trafiły te orby, to... Mamy sytuację dosyć... Powiedziałbym, ciekawą. A ciekawą, bo no najprościej mówiąc po prostu to, że one się tu kręcą, nawet jak są tylko dwie i biją mało, zawsze mogą coś ubić. Tym samym ratując nas od potencjalnego otrzymania obrażeń. A że miło obrażenia łatwo to tutaj dostawać, co sam niejednokrotnie udowadniam. I kolejne 5 talentów, super. Teraz co by tu wziąć? No to jest dobre pytanie. Bo to bym najchętniej wziął. Ale wiecie co? Raz się żyje. Magic Hat i... Czy to jest jakiś żart? Przepraszam bardzo, czy to jest jakiś żart? Drugi raz poszedł na magicznego czapkę i drugi raz zostałem orba. No dobra. Jeśli gra koniecznie chce mi dawać orby, to niech daje mi te orby. Wiecie co, w sumie mam w ogóle taki fajny pomysł.
Co będę postaram się jeden magiczny czapek kupować, żeby jakieś randomizowane coś było. A resztę talentów po prostu będę kupował samemu, jakie tam chcę. Jak będzie najciekawiej. Okej, okay, double kill z umiejętności, więc fajnie. I cóż, no. Te orby naprawdę coraz piękniej działają. Ale to nie było moim celem, więc jak mówię. Z jednej strony super, z drugiej... Czemu mi gro to robisz? Czemu mnie zmuszasz do bycia kulomantą? Może nie chcę się bawić w kulomancję? Ale no cóż, no. Nie będę się powtarzał, po prostu niech się dzieje, co się ma dziać. Ważne, żebyśmy zaliczyli challenge'a. Który i tak raczej będzie z tych easy. I dobra. Więcej expa za ubijanie umiejętnościami. Kuszące, tutaj jest jeszcze pierwszy pierścień. Najpierw byłoby pójść w stronę pierwszego pierścienia. No wiesz co, gro? Wstydziłabyś się. Wstydziłabyś się blokować mnie od takiej wspaniałej zdolności orbami. Idzie mi wy... Poddaję się! Do hołeły ja się poddaję! Jeśli musisz dawać, gro, orby, to mi już dawaj te orby. Zaakceptuję je. Ale proszę, daj chociaż raz coś innego. Właśnie muszę coś to oddalić, bo... Gdzie jest to? W sumie nieważne. I przy okazji kupię kolejnego czapka, masz będzie coś innego i... No w końcu dostałem coś innego niż orb. Gra mnie posłuchała. Jej. Ale tak chcę, 4 już orby. Nie 2. I biją 5. Nie 2. Przynajmniej 3. Nie pamiętam ile biły na początku, czy 2, czy 3. Ale jakby nie biły na początku, teraz są już dosyć potężne. Więc... jej. Fireball. Jakieś żywiołowe duszki się pojawiły, które nie umiem wytłumaczyć, jak działają, bo nie wiem. Poza tym, że są i chyba nakładam jakieś efekty potencjalnie na wrogów. I w sumie jakby nie było i tak fajnie, że są. Bo po prostu... Jeśli miałbym szczery, to... Nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje. A co za tym idzie, dla mnie jest to bardziej fajne odkrycie. Bo lubię odkrywać nowe rzeczy w takich gierkach i no. Po prostu zawsze to jest jakieś zróżnicowanie builda w innej sytuacji, takiej dosyć normalnej postaci. Dobra, co by teraz zrobić? Pewnie wezmę to, Przydałoby się też inne umiejętności, jak na przykład Magic Missile, tak jak ten tutaj, bo to jest piękna zdolność. I idealnie się wystawiliśmy na to, żeby to kupić w następnej rundzie. Poproszę. Magical Hat, który nas potencjalnie może jakoś doprowadzić do tego. To są naprawdę żarty. Wygląda na to, że nie ominę tych orbów, nawet jeśli bym chciał. Jakiegoś by to musiał tak zakupić. Dobra, Fireball. Przepraszam ja bardzo. Czemu Fireball nie do podwójnego efektu, jeszcze ubił tylko jednego? Zresztą się nie mieści w głowie. Tak to nie powinno wyglądać. Powinien ubić więcej, to pierwsza sprawa, a druga powinien ubić z podwójnym efektem, nie tylko za umiejętność, ale też za status efekt. No. Dobra. W ogóle kiedy mi coś ugryzło? Kiedy mnie ugryzł jakiś dziad zły, niedobry? Naprawdę nie zwróciłem uwagi, żeby cokolwiek we mnie... wszarżował. Ale najwidoczniej coś było, więc skoro było, to było. I dobra, ile? 6. Świetnie. Szkoda tylko, że nie jeden więcej. Zacznijmy od magicznej czapki. Tak, powinien powiedzieć, zacznijmy od kupienia orba. Przez magiczną czapkę. No i bierzemy co? Żeby mieć trochę więcej mocy umiejętności. Potencjalnie lecieć jakoś nieznanymi nam ścieżkami. Tak czy inaczej, 5 orbów. Juhu. I biłem już 6 damage'a. Więcej niż nasze ataki podstawowe. Nie jest zaskakujące, patrząc na to, że jestem magiem. Ale jest załamujące, patrząc na to, że robiłem wszystko, byleby nie grać pod orby. A granie pod orby samo mi przyszło.
Ja naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Nawet mamy chyba pomysł na to, jak nazwę odcinek teraz przez to wszystko. Ale no. Nie będę zdradzał tego na odcinku, bo w sumie... Znaczy dobra, mogę nawet zdradzić na tym odcinku, jak będzie nosił tytuł. Ale prawdopodobnie nazwę coś po prostu z przeklętym orbem, czy coś tego typu. Czy tam przeklętą kulą. Bo tak najłatwiej to po prostu będzie zrobić, teoretycznie. I będzie najbardziej tematycznie, stosownie. Tak się nacieli, 5 punktów. Jeneć punyktów. Okej, zacznijmy może od wykupienia kapelusza, jeśli go znajdę. O, jeśli tak chcę wykupić kapelusz, to już nic więcej nie kupimy, ale dobra, niech tak będzie i... Dziękuję, kapeluszu. Dziękuję ci za taką wspaniałą zdolność, która nie jest orbem. Więc możemy dalej iść ze swoim świętą misją magiczną o treści wygranie tego przebiegu bez kupienia orbów. Bez zdobycia już nie ma szans, bo się pojawimy. Ale bez kupienia może jeszcze da rada. Tak się leci, muszę powoli szukać sposobu na to, żeby pozyskać drugi pierścień. Znaczy pierwszy pierścień, nie drugi. Bo tak, drugiego pierścienia to my jeszcze nie mamy i go dosłownie mamy odblokować za to wyzwanie. Będzie bardzo fajną zdolnością, jeśli dobrze przeczytałem, bo duplikowanie każdego rare talentu, który się kupuje, no fajna rzecz. Po prostu darmowe talenty. A z drugiej strony też trochę klomny trwa. Bo to znaczy, że nawet jak nie będę chciał pod orby, kupienie jednej czapki może potencjalnie zdobyć nam aż 8 orbów. A dlaczego 8? Kupiliśmy czapkę, która ma podwójny efekt. Przez co daje jeden rare talent, którym się trafiają podwójne orby. Niestety. Ale jak już kupiliśmy to, kiedy mamy podwojenie, to czapka drugi raz się aktywuje, kupując nam znowu podwójne orby, które znowu okazają się, no... Właśnie tak, podwojone. Poproszę. O orbach mowa. Ajajaj. Ajajaj. Ja naprawdę powinien chyba się przestać buntować przeciwko orbom. To jest po prostu moje przeznaczenie wiecznie, polegać na orbach. Nie powiem, żebym tego chciał, ale tak niestety będzie. No i dobra, za ostatnie punkty kupimy sobie coś takiego i... Będzie trzeba pozgarnąć jeszcze te wszystkie bonusy. I niech się dzieje, co się ma dziać, naprawdę, ja już może przestanę wymyślać jakieś rzeczy, knuć strategię, pomysły i tak dalej, bo... No po co? I tak wiadomo, że to orby nam wygrają grę. Jak mówię, nie mam samego żalu do tego, tylko po prostu trochę mi to irytuje, że znowu traciliśmy na orby, bo chciałem naprawdę spróbować czegoś innego. Ale no, jak mówię, nie jest mi to chyba pisane. A orbcepcja jest już wieczną rzeczą, która będzie nam towarzyszyć. Ich w sumie mamy 6 kul, czy 7? Ja chyba mam 6 kul, które biją 7. To mi się bardziej wydaje niż 7 kul, które biją 6. Zresztą mogę szybko sprawdzić. Tak, orby mam 6, orby damać mam 7. Tylko zmuszę się straszniejszy, bo już mnie ugryzło coś za 1,5 serca. To jest bardzo niebezpieczne. Okej, niekoniecznie i tak wygraliśmy, bez problemu. I 5 punktów talentu. No, gdyby było trochę więcej, to byśmy mieli lepszą sytuację. Dobra, wezmę co, bo zawsze dodatkowa moc umiejętności i... A, tutaj się nie dostaniemy bez orbów. I potem idziemy tak, tak i tak, ewentualnie. Nie udało się tym razem kapelusika niestety, ale już tak wystarczająco dużo ich nabrałem, żeby wiedzieć, że oznaczałoby to kupienie po prostu orbów, tylko że nie bezpośrednio. Dobra. Z level upowaliśmy, wysłaliśmy te duszki żywiołowe do wrogów. Teraz mogę rzucić Magic Missile'em. Niestety mało ich poleciało, ale też ma co się dziwić. Nie mamy jakiejś wielkiej mocy magicznej. I przy końcu termowy Fireball się przed chwilą aktywował z naszych talentów, które nie są orbami. Nie ma, że powinien przestać gadać w tych orbach. Naprawdę widzę, że jest monotematyczny. Nie to, żeby nie był, ale no, wiecie. Nie muszę po prostu aż tak tego obwiew zrobić, że potrafię gadać o jednej rzeczy tylko i w kółko. Aż dobra, to też jest trochę kłamstwo, bo zdarzają się odcinki, kiedy gadam o wszystkim niczym. Więc tak. I czy to już koniec?
A no to już koniec. Znacznie krótkie są te noce. 6 talentów. Idealnie. Proszę, czapka. Dziękuję ci, czapko. To się akurat przyda. Nawet bardzo. Raczej tylko, że znowu orby są wszędzie. Ajajaj. Naprawdę się od nich nie uwolnię. W ogóle, dajmy ten pomoże raz dwa i zobaczmy, jakby sobie poradziło to wszystko. No, w sumie czemu by nie? Czemu by nie? Okej, ten po raz dwa jest kiepskim pomysłem. Mogę go nie dawać, teraz przez niego zginąłem. Zbyt pewny się czułem. No, niestety. Czy chcę retryować? Powiedziałbym, że tak, ale... Powiedzmy, że dzisiaj wyjątkowo taki bardzo, bardzo krótki będzie ten odcineczek. Więc ja sobie tego challenge'a prawdopodobnie zaliczę już samemu. Albo zrobię kolejny odcinek z niego, nie wiem jeszcze. A na ten moment to tyle, więc dzięki wam za uwagę. I do usłyszenia i zobaczenia już niebawem w kolejnych epizodach, więc... No, trzymajcie się i hej, hej!